Dzień dobry, witam was serdecznie. Ja jestem już i to jest kolejny odcinek MMO na szybko. Dzisiaj jest ze mną Drakudras. Witam, witam. I mamy wam do zaprezentowania grę Battleborn, wydaną przez 2K, tak? Dobrze powiedziałem? Dokładnie, wydaną dokładnie przez 2K, tak. Stworzoną przez Gearbox, aczkolwiek jeszcze nie wydaną, bo jest to dopiero open beta. No dokładnie, więc jeśli graliście w Borderlands, no to możliwe, że tą grę troszeczkę pokochacie. Dobra, więc co odpalamy? Versus Public, nie? Oczywiście, na story mode'a raczej czasu nie ma, bo warto wspomnieć, że jest tutaj oczywiście kampania, niczym w Borderlandsach, którą mieliśmy już przyjemność ograć i jest wyśmienita. Zajebista. Humor borderlandsowy, więc jest spoczy. Natomiast zagramy tryb PvP zwany Meltdown, czyli przepuszowywanie minionków do wrogich takich silosów. Czyli po prostu pojedynek na punkt. I generalnie co, na samym starcie już możecie zostawić lajka i skomentować, bo tak jak wiecie, jest to seria MMO na szybko, więc musicie mi napisać tytuły gier, jakie chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach. Ten odcinek wrzucam, że tak powiem, bez ankiety, bo jest teraz po prostu weekend open bety dla każdego za friko, a później tą grę trzeba będzie kupić, o nie! Nie, wcale straszne. Nie tak tanio niestety, ale warto. Tak ale myślę. Warto, 50 euro będzie trzeba wybulić. Dobra, więc znajdujemy się już w grze, jak widzicie jest to troszeczkę, tak troszeczkę podobne do Overwatcha, no przynajmniej według mnie. No i na początku wybierzmy sobie nasze jakieś takie pasywki, że tak powiem. Wybierzmy sobie tą po lewej, no i cóż, zaczynamy. Jest tutaj taki deathmatch, troszeczkę moba, troszeczkę cholera wie co, jak to nazwać, Draku, powiedz, bo ty jesteś ekspertem takim. Ja jestem ekspertem i jako ekspert powiem, że nie mam zielonego pojęcia, ale to bardziej przypomina mobę, no bo jednak mamy dwie drużyny, postacie ze skillami, no i mamy jakieś zadanie do wykonania, więc... Dokładnie. Tak. Tutaj już widzimy przeciwników, właśnie idą w naszą stronę minionki, czy też tutaj nasze są aktualnie przy nas. No i cóż, musimy przepuszować ten tryb rozgrywki. Akurat wygląda w sposób taki, że musimy puszować, bić się z innymi i nie dopuścić ich, żeby ich miniony po prostu szły do naszej bazy. Tutaj widzimy już Draku napierdziela ich supporta, który generalnie spada powoli, ja tutaj się ostro trzymam, dobrze się trzymam. Właśnie, ja cię tutaj podleczę, bo ja generalnie jestem healerem. Draku jest takim DPS-o tankiem? Coś w tym stylu, nie? Pobawimy się w Team Fortressa. Ja będę medykiem, ty będziesz heavy. Dobra. Medyk! Medyk! Jest tak, no kurczę, nas tutaj nie puszują zbytnio. Generalnie mamy przewagę z lekka. Mamy 18 punktów, punkty widzicie na górze ekranu. Nasza drużyna jest zielona, przeciwna czerwona. Więc generalnie, o dobra, powoli nas coś ich doganiają. Kapitan Orzeł. Jezu, co to za postać. Okej, okay, ludzie, zaczęliśmy nowy mecz, zaczęliśmy inny, w tamtym dostaliśmy troszeczkę po dupie. Nie było generalnie co pokazywać, ale gram teraz postacią, która jest typowym DPS-em. Mam dwa miecze i jest super, a Draku takim szczylcem. Żołnierzem, takim żołdakiem. Żołnierzem. Dobra, weźmy tutaj jakoś skoczmy może. O, uwaga, nadciągają. Uuu, nie trafiłem. Ja spadłem, już się tam do ciebie. Spierdzielam od nich. Dobra, przywaliłem z granata. Dobra, starajmy się to spuszować tak w miarę. Jakoś szybko. Wal tego największego najpierw. Bum! Dobra, get wrecked. Śmiciu. Gdzie on jest? Teleportuje się gówniak. Może czemu te postacie wszystkie się teleportują? Moja się nie teleportuje, no chyba że do bazy po śmierci. Idę z tej linii, bo to nie dla mnie. Idę na tą drugą, się przejdę szybko. Może tutaj coś skuramy, patrzę na minimapę. Generalnie nikogo tutaj nie ma, przynajmniej nie widzę. O, tutaj widzę kogoś. Dobra. Ej, no get... Kurwa mać, no mas... Ja pierdolę, no nie wierzę w to po prostu. Nie w ogóle grają na trzech tanków.
Wow, dobra, get wrecked, śmieciuchu, ale go zdupczyłem od tyłca, no, pięknie. Nie? Gdzie tu są jakieś wro... O, tutaj jest jeden, widzę. Dobra, podbicie. Au, zrejpili mnie. Tak, co, udało wam się go zabić? No, zajebiście asysta. Bum! Bang! Ale combo. Dobra. Get wrecked, śmieciu! KO! Zwirowałem mu na ray ultimate'em. Zajebiście, zajebiście. Dobra, czy coś tu się dzieje? Czy ktoś tutaj... dzieje się. Dobra. Bum! Podbicie i bang! Kół na niego. Dobra, wszystko na ray. Teraz go wytarmosić w plecy. Jeb! Dobra, dwóch zabitych, zajebiście. Dwóch zabitych. A bo my mamy awka? Nie wiem. No i by się rusza, ale... To chyba nie. Aha, no chyba jednak. To mamy awka. Nie. Dobra. Oj, zbirowaliśmy się mu na ryj. Bang, ładnie. Nie wiem, wziąłbym ich z zaskoczenia, tak od tylca, jakbyście się bili. Ja mogę brać zaskoczenia, bo jestem niewidzialny. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, biorę. BUM! Ah, shit! Umrzyj, gruby! Dobra, umarł. Teraz tą wiedźmę jakąś napierniczam. Dobra, bęk! Wypierdalać, kurde, dwóch zabitych. Wbijam się. Ultimate! F. A, kurde, zestunował mnie. Kurwa mać, stuny jakieś mam pojebane. A! No nie, no wygrywają. Trudno. Nie zawsze się ten wygrywa, ale zawsze się przegrywa, jak się nagrywa, no. Więc... No niestety, coś za coś, nie? To jest. Ale przynajmniej kilka dobrych akcji było, więc no cóż ludzie, powoli będziemy dochodzić do końca. Tak jak mówiłem na początku, zostawcie lajka, zostawcie komentarz, napiszcie, jaką grę byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku MMO na szybko oraz wbijcie na kanał Draka, który tutaj ze mną posiedział. Ile już tu siedzimy? 45 minut coś około. To Draku, chciałbyś coś powiedzieć pod koniec? Polecam. Polecam serdecznie. Tak dawno to nikt mnie nie wyruchał. Tak naprawdę to ten. Nieważne. Cześć. Nieważne. No więc piękny napis defeat pod koniec. Trzymajcie się i cześć. Cześć.